niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułacz, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. To jest szlachetna postawa otwartej miłości bliźniego i to prorok nazywa postem miłym Panu. Ojciec Andrzej Kiejza, kapucyn prowincji, warszawskiej prowincji kapucynów. Post należy odróżnić przede wszystkim od kolejnej diety, która ma doprowadzić nas do odchudzania. To jest w liturgii bardzo ważny czas, 40 dni przed uroczystością Wielkanocną, który ma doprowadzić przede wszystkim do pewnej postawy pokory przed Panem Bogiem, przeproszenia za własne grzechy, ale też wypracowania takiej właściwej postawy wobec ludzi, ponieważ te trzy ważne uczynki Wielkiego Postu to jest w takiej kolejności, jak zresztą mówi o nich Ewangelia, jałmużna, modlitwa i post. A więc nie chodzi tylko o samo odjęcie sobie jakiejś przyjemności czy wyrzeczenie w postaci niejedzenia czegokolwiek, ale przede wszystkim o wypracowanie w sobie tej postawy twórczego i aktywnego miłosierdzia poprzez umiejętność dzielenia się z innymi, zwłaszcza tutaj troska o potrzebujących, modlitwa, czyli też postawa religijna wobec Pana Boga, no i post jako forma też wyrzeczenia, która prowadzi do przyjęcia takiej postawy pokory serca przede wszystkim. To myślę, że to jest istotne w przeżywaniu postu. Ta praktyka jest bardzo dawna, bo w Starym Testamencie widzimy wiele takich przykładów. Po pierwsze, wiąże się ze świadomością bycia grzesznym, a zarazem potrzebą przebłagania i wyproszenia u Boga miłosierdzia. To jest znany obraz biblijny ze Starego Testamentu, z księgi proroka Jonasza i to jego posłanie do Niniwy, wobec której skierował wezwanie Boga wobec jego mieszkańców do nawrócenia. I co się okazało, że kiedy sprawa doszła do króla, to wówczas on postanowił, że wszyscy mają pościć, a nawet nie tylko ludzie, ale także i zwierzęta mają nie jeść i nie pić, tak aż Pan Bóg się zlituje. To jest bardzo ciekawe, że to zdanie wypowiada takie, że kto wie, może zlituje się Bóg nad nami i unikniemy kary, którą przewidział. A więc jakby pierwsza ten sposób rozumienia postu to jest właśnie ta świadomość bycia grzesznym i potrzeba przebłagania. Człowiek uświadamia sobie swoją grzeszność, słabość i potrzebę Bożego miłosierdzia. Drugie rozumienie postu, czy drugi aspekt, bo to jakby one się ze sobą wzajemnie uzupełniają i przenikają, to jest postawa modlitewna dla wyjednania ważnej rzeczy. Tutaj przykład chociażby z historii Dawida, kiedy właściwie po grzechu z Batrzebą, ale prorok mu ogłasza, że to dziecko umrze, więc król Dawid prosi o życie dziecka poprzez swój post. Może bardziej znamienny przykład w tym aspekcie to także jest z księgi Estery, kiedy Estera prosi o post swoich współziomków Izraelitów, którzy zostali już edyktem króla właściwie skazani na zagładę, chociaż jeszcze nie zostało to wykonane, po to, żeby ocalić życie narodu. W tym przypadku mamy post zbiorowy, powiązany nie tylko z odmową jedzenia, ale także posypaniem głów popiołem, wyrzeczenia w ubraniu, czyli przyjęcia postawy także tej na zewnątrz, postawy pokory i jakiegoś uniżenia wobec Boga, spodziewając się, że Bóg okaże miłosierdzie i ocali życie całego narodu. W Nowym Testamencie przykładem takiej postawy postu i wyrzeczenia jest zachowanie i postępowanie świętego Jana Chrzciciela, który przygotowuje lud na przyjście i właściwie już przychodzącego Mesjasza, ale na przyjęcie go. I przykład samego Chrystusa, który po przyjęciu chrztu w Jordanie przez 40 dni przebywa na pustyni. Ten post Jezusa Chrystusa wiąże się przede wszystkim z potrzebą pewnie bliskości Ojca, uświadomienia sobie tego wszystkiego, co ma przeżyć, głosić, co ma ofiarować wszystkim ludziom, ale ma także ten charakter wyrzeczenia, chociażby no, pozbawienia siebie pokarmów w odpowiedniej ilości. Później Ewangelii opisują, że na koniec tego postu dochodzi do swojego rodzaju próby, które ma wykazać, że Chrystus, Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, przychodzącym na zbawienie każdego człowieka i podaje nam także poprzez swoje zwycięstwo nad pokusami szatana sposób, jak my możemy także walczyć z tymi duchowymi pokusami, jakie przed nami stawia. Po odbyciu postu na pustyni wypowiedział: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A więc post w życiu świętego Franciszka, on się wpisuje właściwie w życie pokutne. Brat Kazimierz Synawczyk, kapucyn. Jeśli chodzi o motywację postu, to pierwsze to jest Jezus Chrystus, który przybywa na pustyni, pościł, więc on jest racją i przykładem.
ale post dla świętego Franciszka on ma też wartość ascetyczną i duchową. W liście do wiernych napisze: powinniśmy również pościć i powstrzymywać się od wad i grzechów. A nieco dalej doda: powinniśmy mieć w nienawiści ciała nasze z wadami i grzechami. O poście mówię zarówno w regule niezatwierdzonej, jak i zatwierdzonej w kontekście modlitwy. Precyzuje dokładnie, jak powinno wyglądać Officium Passionis. Nawiązuje też do tekstów Ewangelii, gdzie Chrystus mówi łącznie o poście i modlitwie. I zaraz doda: i niech też wszyscy bracia poszczą od uroczystości wszystkich świętych do Bożego Narodzenia i od objawienia Pańskiego, kiedy to Pan nasz Jezus Chrystus zaczął pościć do Wielkanocy. Bardzo znamienne, że post jest wzmocnieniem modlitwy. On jawi się łącznie z modlitwą, ale też w regule zatwierdzonej św. Franciszek mówi jeszcze, jak bracia powinni pójść przez świat. Więc modlitwa, post i co ten post powinien rodzić w życiu braci. Napisze, że post on powinien prowadzić do nawrócenia, do ładu, do głębokiej więzi z Panem, ale także i do więzi z drugim człowiekiem, gdzie nie ma miejsca na pogardę, na osądzanie, na odrzucanie, na wynoszenie się. Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat nie wszczynali kłótni, ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych. Lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi, jak należy. W tym kontekście święty Franciszek jest przykładem dla błogosławionego honorata. Odczytuje całą osobę integralną także w wymiarze życia pokutnego. Po odprawionych rekolekcjach w 1864 roku w Warszawie, w postanowieniach, błogosławiony honorat odwołuje się do tekstu psalmu, mówiąc: moją ofiarą, Boże, jest duch skruszony. Boże, sercem pokornym i skruszonym nie wzgardzisz. I zaraz postanawia wstrzymywać się od śniadania, jeść pół obiadu, w czasie postu wstrzymać się od kolacji całkowicie, w innym czasie jeść pół kolacji. Do umartwienia się w spożywaniu pokarmów będzie wracał wielokrotnie w swoim notatniku duchowym. Można to sobie doskonale wyczytać. 5 lat później po rekolekcjach zapisze: absolutne umartwienie oczu i nigdy nie przebierać w wykonywaniu posługi konfesjonale. Tutaj honorat dotyka postu, który obejmuje sferę oka. To jest dzisiaj, wydaje mi się, ogromnie ważne, kiedy żyjemy w cywilizacji obrazu, kiedy do człowieka najbardziej dociera obraz, że post, on nie dotyczy tylko pokarmów i napojów, które z natury swojej są neutralne, natomiast on obejmuje oko. Dlatego psalmista mówi: odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność. Ale post, on dzisiaj i w życiu honorata obejmował także sferę języka. On rzeczywiście nie jest tylko taką wartością estetyczną, pewną praktyką oderwaną od życia, tylko on powinien zaprowadzać ład, porządkować nasze życie, sprawiać, że człowiek dąży do dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast rozważając o męce Chrystusa, doznał kiedyś olśnienia z nieba, o którym pisze w swoim notatniku. Czegóż więcej żądam, jak żebyś umiał się oddać mi zupełnie, poświęcić więc siebie i oddać całego Bogu, a ofiara Twoja przyjęta będzie. Ofiarowałem się przeto, jak umiałem, ze wszystkimi zmysłami i władzami i życiem całym na wszystkie choroby, utrapienia, uciski, prześladowania, wzgardy, z wyrzeczeniem wszystkich pragnień. To jest właściwie sens, religijny sens postu. I do takiego postu zachęca błogosławiony honorat też swoich naśladowców, duchowe córki, zgromadzenia, które założył. Gdzie w ogóle środki do leczenia chorób duszy podaje wiele cennych myśli i praktycznych rad dotyczących życia duchowego. Mówiąc o skażonej naturze ludzkiej przez grzech i jej skłonnościach do zmysłowości, poucza siostry zakonne. Na to, co w domu podają, chleb, mięso, napój, pamiętając na ubóstwo i umartwienie. Niech nigdy nie narzeka, lecz niech się stara zawsze wybierać rzeczy gorsze, a jeżeli co takiego wypadnie jej, niech raczej składa za to Bogu dzięki, za jakiekolwiek doświadczenie świętego ubóstwa. Tutaj honorat, post wiąże też z ubóstwem. Jeśli osoby zakonne, czyli dzisiaj konsekrowane, składają ślub ubóstwa, to on ma się wyrazić też w naszym stosunku do tego, co spożywamy, co pijemy, jak korzystamy z dóbr tego świata. Ja bym chciał powiedzieć, że jeśli rządzą mną, rządzę, to ja sobą nie rządzę, że człowiek jednak musi być panem swoich wyborów, także tego, co spożywa, co pije, na co patrzy i co mówi. I puentuje: aby tucząc ciało, przeciwko sobie go nie uzbroiła. Niech pamięta, aby do rozmyślań i aktów cnót dodawać także umartwienie ciała, dyscypliny i inne pokuty.
Więc reasumując, trzeba powiedzieć, że post i w rozumieniu świętego Franciszka, i błogosławionego Honorata obejmuje całą osobę ludzką, która ma na celu pogłębianie naszej więzi z Bogiem, to jest środek do celu, ale także porządkowania i pogłębiania relacji międzyludzkich. Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.